Dobry wieczór Państwu. Witam w kolejnym programie nowego dziennika NDTV i po raz kolejny witam na naszej sofie naszych zacnych gości z Garfield, dr Dariusz Nasiek oraz pani Sylwia Lichter, eksperci do spraw medycyny estetycznej. Dr Nasiek przy pomocy pani Sylwii prowadzi, proszę Państwa, gabinet, jeden z najstarszych polonijnych gabinetów czy klinikę medycyny estetycznej w Garfield. I dr Nasiek jest również autorem książki Medycyna estetyczna dla Ciebie. Państwo też mogą stać się posiadaczami tej książki, o czym powiemy troszeczkę później. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym programie. Witamy również bardzo serdecznie. Witamy Państwa. I jak zapowiadaliśmy wcześniej, dzisiaj mowa będzie o dłoniach, bo o dłoniach bardzo często zapominamy. Dbamy o twarz, nakładamy różnego rodzaju kremy, najlepsze makijaże, a dłonie zostają troszeczkę zapomniane. Tymczasem w równym stopniu jak twarz, dłonie są również naszą wizytówką i proszę Państwa, proszę Panów i Pań, zdradzają nasz wiek. Tak, dłonie podobnie jak twarz są wyeksponowane i widzimy je, nie ma możliwości ich ukryć, chyba że nosimy rękawiczki. W związku z tym są wizytówką wieku, są wizytówką zdrowia i musimy o nie zadbać równie dobrze jak o twarz. A co takiego dzieje się z dłońmi w porównaniu z tym, co się dzieje z twarzą? Bo słyszałam też taki pogląd, że dłonie nawet starzeją się szybciej niż twarz. I dlaczego tak się dzieje? Dłonie starzeją się tak, jak starzeje się skóra, jak starzeją się wszystkie tkanki naszego organizmu. Starzeje się, dłonie są troszeczkę inaczej zbudowane. Struktura skóry dłoni jest inna niż struktura skóry twarzy. Na dłoni mamy bardzo dużo gruczołów potowych. Ręce pocą się nam bardzo często pod wpływem emocji czy bez. Natomiast jest bardzo mało gruczołów łojowych, a te gruczoły łojowe nie tylko, że zabezpieczają ręce przed te czynnikami, nawilżają, ale również są odpowiedzialne za regenerację. Skóra twarzy w przeciwieństwie ma bardzo dużo gruczołów łojowych, natomiast nie tak wiele gruczołów potowych i w związku z tym skóra twarzy ma dużo większe zdolności regeneracyjne. W związku z tym, tym bardziej dbać o ręce musimy z naszej strony, bo skóra na twarzy sobie sama da radę. Bardziej niż ta skóra na dłoniach, tak? Zanim przejdziemy do tego, co robić, żeby dbać o dłonie na co dzień i nie tylko na co dzień, to może poprosimy panią Sylwię, która przyniosła takie zdjęcia ukazujące to, co się, do czego możemy doprowadzić, nie dbając o dłonie, skupiając się na twarzy, co najczęściej robimy. Tutaj widzimy piękną, zadbaną twarz i mniej zadbane dłonie. I zdradzające wiek dłonie. I pani Sylwia jeszcze ma zdjęcie tych samych dłoni, ale po zabiegach upiększających, o których będzie mowa w dzisiejszym programie. Dłonie odmłodzone o 20 lat. Tak jak buzia dobrze wygląda, dlatego że jest o tą buzię pani dbała i jest wiele zabiegów estetycznych, kosmetycznych, kremów. Tak ręce zostały pozostawione same sobie. Ręce stare będą miały przebarwienia, czyli zmiany na powierzchni wynikające z penetracji promieni słonecznych. Będą również miały zmiany takie, które wynikają ze środowiska, z zimnej pogody, suchej skóry, szczególnie w zimie. Z drugiej strony czynniki chemiczne. Chemia jest wszechobecna i jest nie tylko w gospodarstwie domowym, ale w zasadzie we wszelkich aspektach medycznych, przemysłowych ta chemia i kontakt z rękami tej chemii jest. A nie zawsze pamiętamy, żeby założyć rękawiczkę na przykład, myjąc naczynia czy sprzątając, bo tak. Nie jest to też takie dogodne. I w związku z tym, jak gdyby odpowiadając na pytanie, jak o te ręce dbać, pierwszy etap, czy najważniejsze, to jest zabezpieczenie. Zabezpieczenie rąk przed czynnikami środowiskowymi i przed czynnikami chemicznymi. Jak zabezpieczyć ręce przed słońcem? No oczywiście stosując te same bloki, które stosujemy na twarz. Ręce w związku z tym, że mają dużo gruczołów potowych, ten sunblock dużo szybciej będzie schodził i należy
jak gdyby pamiętając o tym, ten sunblock pokrywać ręce w nie tylko wychodząc na plażę, ale po prostu wychodząc zawsze w wakacje. Tak, tak, z jak, domu. Tak jak smarujemy buzię, tak samo powinniśmy smarować ręce i to nie wewnętrzną stronę rąk, tylko na górze. Na zewnętrzną. Dlaczego jest to ważne? Dlatego jest to ważne, że tak jak mówiłem, ta regeneracja skóry rąk jest dużo wolniejsza i dochodzi do niej trudniej niż na twarzy. Natomiast ekspozycja rąk jest taka sama jak ekspozycja skóry twarzy. Można zabezpieczyć się zakładając rękawiczki. Oczywiście. To robiły panie kiedyś w dawnych czasach, prawda? Tak. Nosiły parasolki, rękawiczki. Robiły to dla. No nie było wtedy kremów. To z jednej strony nie było kremów, z drugiej strony oczywiście zabezpieczenie przez kremy to jest zabezpieczenie chemiczne, to jest również nie zabezpieczenie pełne, natomiast zabezpieczenie takie strukturalne, gdzie jest bariera, to jest zabezpieczenie dużo skuteczniejsze. Białe ręce to były ręce osoby, która nie musiała pracować. To były osoby księżniczki czy szlachcianki, która nie musiała pracować na dworze. A jeżeli pracowała, to też pracowała w rękawiczkach. Natomiast ręce ludzi pracy były zniszczone. W związku z tym była ochrona w ten sposób, żeby nosić białe najczęściej rękawiczki. Czyli bierzmy przykład z naszych babci i prababci, nośmy rękawiczki, ale też możemy stosować to, co medycyna, technika wymyśliła, czyli wszelkiego rodzaju kremy zabezpieczające, o których doktor wspomniał. Można też zgłosić się do gabinetu takiego jak doktora Nasieka, gabinetu medycyny estetycznej, po poradę oraz ratunek w regeneracji i upiększeniu dłoni. No więc tak jak mówiliśmy, najważniejsza jest profilaktyka. Jeżeli ta profilaktyka jest stosowana codziennie, to ten proces starzenia oczywiście zostanie odroczony. Natomiast nie zostanie w 100%, nie jest odroczony. I w związku z tym należy o te ręce zadbać i należy te ręce w pewnym stopniu pomóc tej strukturze w jakiś sposób odnowić. To, co my oferujemy w gabinecie, to są zabiegi praktycznie takie same jak na skórę twarzy. Stosujemy te zabiegi na skórę rąk. Czyli i oczywiście możemy usunąć zmarszczki, możemy usunąć przebarwienia, możemy poprawić strukturę skóry. Możemy usunąć ubytki, dlatego że tak jak wspominałem na początku, najczęściej to są zmiany koloru, zmiany przebarwień. Czasami są zmiany takie, które w związku z tym, że to jest dłuższy proces, dochodzi do rogowacenia powierzchni skóry. Wszystkie te zmiany można wyeliminować. I ta eliminacja w gabinecie polega na stosowaniu peelingów. Peeling, czy to chemiczny, czy laserowy, czy terapia światłem, powoduje to, że te zmiany pigmentowe ulegną znacznej poprawie i praktycznie eliminacji. Natomiast jeżeli chodzi o strukturę dłoni, z wiekiem dochodzi do inwolucji tkanek. Tkanka podskórna na dłoniach jest uboga od samego początku, nie ma za wiele tkanki tłuszczowej i z wiekiem ubytek powoduje, że ręce stają się bardzo szczupłe, przeświecają naczynia. Czyli zanika nam ta tkanka tłuszczowa, tak, której tak już jest nie za wiele od mało. Początku. I żeby to uzupełnić, stosujemy wypełniacze. I teraz tych wypełniaczy mamy całą grupę. Najprostszy wypełniacz to jest oparty na kwasie hialuronowym, czyli na podstawie restylanu, ale również możemy stosować swój własny tłuszcz, który możemy pozyskać z innych miejsc. I możemy stosować zabiegi regeneracyjne polegające na odbudowie czy regeneracji tej tkanki, której brakuje. I to są zabiegi, które polegają na mezoterapii osoczem bogato-płytkowym. Mieliśmy program poświęcony temu tematowi. Tak samo jak możemy odnowić skórę na twarzy poprzez to, że stosujemy czynniki wzrostowe pochodzące z płytek, tak samo ten zabieg można zastosować na ręce. Czyli proszę Państwa, tak jak dbamy o twarz, powinniśmy i koniecznie musimy dbać o ręce, ponieważ skóra rąk się równie szybko starzeje jak skóra twarzy. Musimy pamiętać o kremach na dzień i na noc, a jeżeli już nie działają, to
to najlepiej się zwrócić do eksperta o pomoc. Zapraszamy do gabinetu. W gabinecie u doktora Nasieka nie tylko można dbać o twarz i o ręce, można dbać również o zęby, ale może poprosimy panią Sylwię, żeby powiedziała, co nowego w gabinecie w Garfield się dzieje, no i oczywiście o tych najważniejszych nowościach, czyli o wybielaniu zębów. Tak, proszę państwa, niewątpliwie każdemu z nas zależy na tym, żeby mieć piękne i białe zęby. W obecnych czasach coraz więcej osób dba o zdrową dietę, zgrabną sylwetkę, odmładzamy również naszą skórę. W naszym gabinecie medycyny estetycznej wykonujemy wiele różnego rodzaju usług, począwszy od botoksu, jak mówiliśmy o dłoniach, oferujemy również botoks na nadpotliwość dłoni, poprzez lifting osoczowy, różnego rodzaju wypełnienia, wycięcia chirurgiczne, mezoterapię, wykonuje również makijaż permanentny i wiele, wiele innych. Ponieważ nasze zapotrzebowanie na tego typu usługi stale wzrasta, w związku z tym, proszę państwa, wprowadziliśmy do naszego gabinetu nową usługę, a mianowicie kosmetyczne wybielanie zębów przy pomocy belgijskiej linii opatentowanych, atestowanych, a przede wszystkim naturalnych preparatów Magic White. I proszę powiedzieć, na czym polega to kosmetyczne wybielanie zębów? No więc kosmetyczne wybielanie zębów polega na usunięciu wszelkich przebarwień na zębach spowodowanych na przykład niewłaściwą dietą, paleniem papierosów lub spożywaniem produktów o intensywnym zabarwieniu, takich jak Coca-Cola, kawa, herbata lub na przykład czerwone wino. W tym celu stosuje się specjalny żel naturalny, opatentowany i lampę, która jest katalizatorem, czyli światło, które wytwarza, aktywuje składniki preparatu. Zabieg ten jest całkowicie bezpieczny, nie uszkadza szkliwa, nie niszczy struktury zębów. Również to, o co zawsze się martwimy, prawda? Dokładnie. Kupując jakieś środki w aptece na wybielanie zębów. Dokładnie, zgadza się. Bardzo dużo osób ma problem z nadwrażliwością zębów. Kosmetyczne wybielanie zębów w naszym gabinecie przede wszystkim jest w 100% bezbolesne i nie powoduje absolutnie żadnych skutków ubocznych. A jak długo trwa taki zabieg? Zabieg trwa, proszę państwa, zaledwie 21 minut i w ciągu tego czasu wybiela się zęby od 2 do 8 tonów. Czyli można wrócić do naturalnego białego koloru zębów? Tak, można odmłodzić, dokładnie, można odmłodzić swoje zęby i wrócić do swojego naturalnego białego koloru sprzed lat. Pani Sylwia, proszę powiedzieć, po takim zabiegu wychodzimy z gabinetu z białymi zębami, pięknie błyszczącymi. Czy możemy się napić lampkę czerwonego wina albo kawę? A co z osobami, które palą papierosy? Nie da się tego zupełnie wyeliminować i tak od razu wyeliminować. No więc w przeciwieństwie do chemicznego wybielania zębów, kosmetyczne wybielanie zębów nie wymaga tuż po zabiegu stosowania tak zwanej białej diety, czyli parę godzin po wybielaniu możemy się napić lampkę czerwonego wina. A jak często możemy albo powinniśmy powtarzać taki zabieg, żeby oczywiście nie zaszkodziło to naszym zębom, ale wręcz przeciwnie, żeby pomogło w jak największym stopniu? No więc w związku z tym, że zabieg jest całkowicie bezpieczny, można go powtarzać w zależności od potrzeb, w odstępie od 1 do 3 miesięcy. Można również w celu osiągnięcia bardziej spektakularnych efektów zabieg powtórzyć już po 20 minutach, czyli można wykonać 2 sesje w jednym czasie. Pani Sylwia, mówimy tutaj o naturalnych składnikach, które zawarte są w tych środkach do kosmetycznego wybielania zębów. Co to za cudowne składniki, które powodują wybielanie i czym się różnią, czy jakie są inne niż chemiczne? No więc kosmetyczne wybielanie zębów przede wszystkim różni się od chemicznego tym, że nie zawiera nadtlenku wodoru, natomiast oparty jest na sodzie oczyszczonej, czyli składnik wielu pasty zębów. Zgadza się. W dawnych czasach również używano sodę oczyszczoną do mycia zębów. Jeszcze chciałam, proszę państwa, dodać, że wedle japońskiego przysłowia człowiek z pięknym uśmiechem na twarzy podwaja swoje możliwości. I to jest piękna puenta naszego programu. Powinniśmy dodać, że piękny uśmiech, twarz i dłonie to będzie najlepsze podsumowanie naszego dzisiejszego programu. W gabinecie u doktora Nasieka szykuje się wielka uroczystość już niedługo, czy wielkie party. Proszę powiedzieć. Zapraszamy nasze wszystkie stałe pacjentki i nie tylko pacjentki, może przyszłe pacjentki, jak również
sympatyczki do, na imprezę. Kolejne Botox Party, na którym będzie krótki wykład, poczęstunek. No i te odważne panie, które zdecydują się na wykonanie zabiegu, będą miały okazję wykonania tego zabiegu na miejscu. No i oczywiście to okazja, żeby dowiedzieć się absolutnie wszystko, co jest możliwe o botoksie. Jeżeli mamy jakieś obawy, to te obawy zostaną rozwiane w bardzo miłej, bardzo personalnej atmosferze. A o tym, gdzie i o której Botox Party się odbywa, opowie pani Sylwia pod numerem telefonu 973-773-7730. I proszę Państwa, pod ten numer telefonu można dzwonić, jeżeli ktoś jest zainteresowany otrzymaniem książki Medycyna Estetyczna dla Ciebie. Pierwsze trzy osoby otrzymują tą książkę za darmo, także zachęcamy do dzwonienia. A Państwu serdecznie dziękujemy za kolejny program. Dziękujemy również. Zapraszamy.